Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na kolejny taki podsumowujący film, a właściwie nie podsumowujący, a taki po prostu końcoworoczny, czyli na TBR na cały 2023 rok. Ten film miał się pojawić na kanale dużo wcześniej, ale niestety, jak chyba pół Polski albo nawet więcej, rozchorowałam się w tym końcowym okresie roku, w ostatnich dniach grudnia, także niestety nie byłam w stanie nagrywać, no ale miejmy nadzieję, że już powoli wszystko wraca do normy i te filmy zaczną się teraz już pojawiać regularnie. Myślę, że tak 2 w tygodniu chciałabym, żeby się pojawiały, dopóki nie wyczerpiemy tego limitu typu najlepsze książki, wszystkie książki, które czytałam, TBR-y i takie tam rzeczy, także mam nadzieję, że to się uda już w miarę na bieżąco zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o TBR na 2023 rok, to podobnie jak w latach ubiegłych, ja tutaj sobie nie wybieram 23 książek na 2023 rok, bo wiem, że realnie taka liczba książek zaplanowana z góry jest dla mnie niemożliwa i nierealna do wypełnienia, bo zacznie wpadać dużo innych książek w międzyczasie, które będę chciała przeczytać. Nie chcę się tak bardzo mocno ograniczać, więc jak co roku mam tutaj 12 książek, tak po jednej na każdy miesiąc roku i myślę, że jest to taka realna liczba, którą faktycznie jestem w stanie przeczytać. Co prawda w niektórych przypadkach pokażę Wam więcej niż jedną książkę, ale to będzie oznaczało jakiś tam wybór, że to niekoniecznie musi być ta książka, ale książka tego autora na przykład. I może właśnie od takich przykładów zacznę, żeby było wiadomo, o co chodzi. Zacznijmy sobie może od 2 książek Maya Angelou. Jest to Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak oraz Zgromadźcie się w imię moje. To jest taki dwutomowy cykl, to znaczy na razie dwutomowy, nie wiem, czy tutaj planowanych jest więcej tomów. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, natomiast na ten moment w Polsce są 2 tomy wydane. I jest to taki cykl autobiograficzny autorki. To jest czarnoskóra pisarka, która opowiada o swoim życiu, dorastaniu i później właśnie dorosłości i czarnoskórej kobiety, ponieważ jest to autorka, która z tego co wiem wychowywała się w Kalifornii gdzieś tam w latach 50. czy 60., także w czasach, kiedy jeszcze była obecna segregacja, kiedy ten rasizm jeszcze był znacznie bardziej wyraźny niż teraz. Chociaż myślę, że wiele osób się z tym nawet nie zgodzi i powie, że wcale tak naprawdę nic się nie zmieniło i być może rzeczywiście te osoby wcale się nie mylą. Natomiast jestem bardzo ciekawa, bo słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii na temat właśnie tych 2 książek, nawet bardziej na temat tej drugiej, ale jednak chciałabym czytać po kolei, bo z tego co wiem, to właśnie w Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak bardziej skupiamy się na tym dzieciństwie pisarki, a w tym drugim tomie już bardziej chyba na jej dorosłym życiu, z tego co wiem. No, może jeszcze nie dorosłym, ale już takim powiedzmy, gdzie dojrzewa, bo tutaj jest napisane, że młodziutka Maya próbuje znaleźć miejsce na świecie dla siebie i swojego małego synka, także jest już młodą mamą z tego, co tutaj czytamy. Jej życie przybiera zupełnie nowy obrót, a ona sama staje przed kolejnymi wyzwaniami i pokusami. Także to są po prostu jakby naturalne koleje jej życia, dlatego myślę, że jednak warto poznawać je chronologicznie. Także przede wszystkim to są te 2 książki, które chciałabym przeczytać w 2023 roku i to jakoś zaraz na początku. A skoro już jesteśmy w temacie czarnoskórych pisarek, to mam tutaj również książkę Toni Morrison, Najbardziej niebieskie oko. Toni Morrison to jest pierwsza czarna pisarka, która zdobyła Nagrodę Nobla. Ta książka to jest chyba jej debiut literacki, o ile się orientuję. I to jest taka historia, która wydaje mi się niezwykle przejmująca, ponieważ mamy tutaj historię małej czarnej dziewczynki, która najbardziej na świecie pragnie mieć niebieskie oczy. Nie chodzi nawet o kolor skóry, nie chodzi o to, że chce być biała, tylko chce mieć niebieskie oczy, tak jak jej koleżanki, bo czuje, że kiedyby miała te niebieskie oczy, to byłaby akceptowana i byłaby uznana właśnie za jedną z nich. I to jest taka na pewno bardzo, bardzo przejmująca opowieść o właśnie przynależności, czy też o braku przynależności do jakiejś grupy, o takim wykluczeniu. No, myślę, że to będzie coś bardzo poruszającego i bardzo, bardzo w ogóle z tą pisarką chciałabym się zapoznać, no ale właśnie też ta historia bardzo mnie przekonuje tutaj. No i mam nadzieję, że to będzie jedna z takich naprawdę pięknie opowiedzianych historii. Chociaż tak naprawdę niewiele wiem na jej temat, także też dam się tutaj, mam nadzieję, pozytywnie zaskoczyć. Dalej mam znowu 2 książki i tutaj też bardziej raczej chodzi mi o pisarkę niż o konkretne tytuły. I mam tutaj książki Elif Shafak, mam tutaj Wyspę zaginionych drzew oraz Czarne mleko. Czarne mleko to jest książka, którą sobie kupiłam jakiś czas temu, bo bardzo chciałam ją przeczytać, natomiast wy mi mówiliście, że jeżeli chodzi o twórczość tej pisarki, to nie warto zaczynać akurat od tej książki, bo to jest taka najbardziej autobiograficzna książka, taka najbardziej osobista i niekoniecznie może pokazuje to, w jaki sposób ta autorka pisze. Natomiast dużo osób polecało mi najnowszą wydaną w Polsce jej książkę, czyli właśnie tę Wyspę zaginionych drzew i myślę, że od niej chciałabym zacząć w ogóle swoją przygodę z twórczością tej pisarki, no właśnie dlatego, że najwięcej z Was mi ją polecało. Ale też przyznam szczerze, że ona sama mnie jakoś mocno przeciąga. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje vlogmasy, na półce mam jeszcze 2 książki, czyli Benkarta ze Stambułu oraz 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, więc dopuszczam tutaj jakieś tam roszady, być może przeczytam jakąś inną jej książkę, natomiast generalnie moim takim celem i TBR-em na 2023 rok jest w ogóle zapoznanie się z książkami tej autorki, także mam nadzieję, że mi się to uda. Przejdźmy może do reportaży, ponieważ mam 2 reportaże, które sobie wybrałam na 2023 rok. Oczywiście mam nadzieję, że przeczytam ich znacznie, znacznie więcej, natomiast
natomiast takie dwa, które chciałabym przeczytać, to przede wszystkim Nomadland, W drodze za pracą. To jest książka, na podstawie której film zdobył Oscara chyba w zeszłym roku, o ile się nie mylę, albo 2 lata temu, w każdym razie w ostatnich latach na pewno. No i to jest tematyka, która bardzo mocno mnie gdzieś tam zainteresowała, ponieważ mamy tutaj ludzi będących już na emeryturze, którzy teoretycznie całe swoje życie pracowali, więc na tej emeryturze powinni mieć szansę odpocząć w spokoju i po prostu no, spędzić to życie tak, jakby chcieli, a pracując nie mieli po prostu na to czasu. Natomiast kryzys w 2008 roku spowodował, że tych emerytów obecnych nie stać na spłacanie mieszkań, nie stać na utrzymanie tych mieszkań i oni te swoje domy czy też mieszkania musieli posprzedawać i wyruszyć w podróż za pracą, ale w ogóle za jakimś takim przeżyciem i teraz prowadzą taki bardzo, powiedzmy, koczowniczy tryb życia, mieszkając właśnie w takich typowych amerykańskich vanach, takich wiecie, kamperach i gdzieś tam podróżując po kraju. Także bardzo mnie to ciekawi, bardzo jestem ciekawa, jak ci ludzie też na to patrzą, czy to jest dla nich przyjemność, czy to jest dla nich jakaś przygoda życia jednak, czy może jest to dla nich coś takiego niewyobrażalnego, no bo jednak musieli pozbyć się tak naprawdę całego swojego życiowego dobytku, tego na co tak naprawdę całe życie pracowali i teraz już nic nie mają. Także bardzo jestem ciekawa, jak te historie do mnie trafią, i jakie one będą miały wydźwięk, czy pozytywny, czy też właśnie negatywny, ale też w ogóle tego, jak do tego doszło, że no ludzie, którzy właśnie całe życie pracowali, w tym momencie nie mają nic. Jak to się stało, że na starość znaleźli się w takiej sytuacji? I drugi reportaż, który tutaj mam, to jest reportaż, wydaje mi się, bardzo znany i bardzo lubiany, to znaczy lubiany mam tutaj na myśli to, że dla wielu osób jest to jeden z najlepszych reportaży, jakie kiedykolwiek powstały, a jest to Jeden z nas, Asne Seierstad. To jest książka, która teraz jest w ogóle trudno dostępna, natomiast ja ją na swojej półce mam już od dobrych kilku lat, ale trochę się za nią nie mogę zabrać, z tego względu, że dla mnie Asne Seierstad jest taką bardzo specyficzną reportażystką i nie do końca do mnie ten jej styl przemawia, ponieważ ona te swoje reportaże pisze trochę w formie takiej sfabularyzowanej, to znaczy pisze je trochę jak powieści, ale jednak są to wciąż reportaże i to nie jest forma, która do końca mnie przekonuje w reportażu, to nie jest coś, czego ja w reportażu szukam i tak na przykład Księgarz z Kabulu jakoś bardzo mi się nie podobał, bardzo źle mi się to czytało. Natomiast już Dwie siostry tej autorki były takie właśnie bardziej reportażowe w formie i bardziej mi się podobały i mam nadzieję, że Jeden z nas będzie podobny. No ale słyszałam właśnie o tej książce mnóstwo zachwytów. To jest w ogóle historia Breivika i tego, jak doszło do tego, że dokonał zamachu na wyspie Utoja. Co się wydarzyło, co za tym stało, jakie jego poglądy do tego doprowadziły i w ogóle jakie sytuacje do tego doprowadziły. Także no jest to na pewno ciekawy temat, bo jednak tak radykalne poglądy i tak radykalne kroki zawsze z czegoś wynikają i zawsze jest to jakiś proces, to nigdy nie jest impuls, więc bardzo jestem ciekawa, jak ten proces w głowie właśnie Breivika przebiegał. Nie jestem do końca pewna, czy się tego stąd dowiem, natomiast tak czy inaczej chętnie z tym reportażem się zapoznam, bo tak jak mówię, bardzo często słyszę opinię, że jest to jeden z najlepszych reportaży ever. W ogóle ludzie go uwielbiają z jakiegoś powodu i jest podobno no, świetny, także mam nadzieję, że dołączę do grona osób zachwyconych właśnie tym reportażem. Kolejna książka, którą chciałabym przeczytać w 2023 roku, to coś, o czym mówiłam już bardzo, bardzo wiele razy w tym roku na moim kanale, w 2022, więc bardzo szybciutko, Smutek i rozkosz, Meg Mason, historia kobiety około 40-letniej, która cierpi na jakieś zaburzenie psychiczne, nie do końca wiadomo na jakie, no i próbuję sobie poradzić z tym wszystkim, próbuję jakoś przetrwać kolejny dzień. Bardzo jestem ciekawa, bo kiedy ta książka wychodziła u nas w Polsce gdzieś w połowie roku, to zbierała turbo pozytywne opinie, wszyscy się nią zachwycali i poczułam, że jest to coś takiego, co po prostu może mi się spodobać i może również do mnie trafić. Dlatego dalej mam ją w swoich planach i mam nadzieję, że skoro nie udało się w tym, to uda się w kolejnym roku. Może teraz troszeczkę lżejsze tematy, a właściwie nawet nie lżejsze, ale po prostu młodzieżowe. Kolejna książka, którą chciałabym przeczytać, to Dorosła. Lżejsze tematy to może nie są, ponieważ tutaj mamy bardzo, bardzo dużo takich istotnych kwestii społecznych i tutaj jak otworzymy w ogóle pierwszą stronę, to mamy całą listę trigger warningów, które ta książka zawiera i są to na przykład wykorzystywanie seksualne, gwałt, napaść, wykorzystywanie nieletnich, także naprawdę jest tutaj mnóstwo trudnych, przerażających, poruszających kwestii, ale o książce słyszałam mnóstwo dobrego. To jest historia dziewczyny, która marzy o tym, aby zostać sławną piosenkarką i kiedy w końcu udaje jej się podpisać wymarzony kontrakt z wytwórnią, no to właśnie okazuje się, że jednak jest to początek koszmaru. To znaczy tak mi się wydaje, z tego co gdzieś tam o tej książce słyszałam i co możemy przeczytać na czwartej stronie tej książki. Także jest to coś, co mnie bardzo ciekawi. Ja po młodzieżówki może nie sięgam jakoś bardzo często, ale jeżeli już sięgam, no to właśnie raczej po takie, które takie tematy poruszają, także jestem bardzo ciekawa, jak ta książka mi się spodoba, czy do mnie przemówi, czy do mnie trafi, czy jednak będzie, może nie rozczarowaniem, ale jednak tak jak często ze mną i młodzieżówkami bywa, nie do
końca tym, czego oczekiwałam i nie będzie to do końca satysfakcjonująca lektura. Także zobaczymy, ale tak czy inaczej bardzo, bardzo chciałabym ją przeczytać w nadchodzącym roku. Teraz może przejdźmy do takich troszkę plotkarskich tematów, bo mam tutaj książkę Meghan i Harry, Prawdziwa historia. Tak jak podtytuł wskazuje, ma to być prawdziwa historia właśnie tej dwójki. Ostatnio wyszedł taki dokument, myślę, że dokumentem nie do końca można to nazwać, ale taki kilkuodcinkowy serial na Netflixie, właśnie gdzie Meghan i Harry opowiadają swoją historię. I myślę, że ta książka to po prostu może być jakby przedłużenie, powielenie tych treści, które były w tym serialu. Ja ten serial obejrzałam nawet z zainteresowaniem, powiem Wam, bo uważam, że on nie był wcale taki zły, to znaczy uważam, że zrobił im o wiele więcej dobrego niż na przykład wywiad u Opry, gdzie skupiali się na oskarżeniach i na takich rzeczach, które bardzo łatwo można było zweryfikować i niestety zostały one zweryfikowane na niekorzyść tej pary. Natomiast w tym serialu czy też w dokumencie bardziej mówili o swoich emocjach, o tym, jak oni się czuli. No i to już było coś takiego dużo bardziej, no myślę, że trafiającego do świadomości ludzi, że rzeczywiście może nie było im tam lekko, może rzeczywiście nie było im tam łatwo i ta decyzja o wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych nie wzięła się znikąd. No i właśnie troszkę na fali tematu chciałabym sięgnąć po jakąś książkę i tutaj znowu bardziej ta książka myślę, że jest symbolem tego, co chciałabym przeczytać, bo myślę, że jednak w pierwszej kolejności sięgnę po tę książkę Harry'ego, która ma wyjść na początku roku za granicą. W Polsce też ma być wydana chyba w marcu. Wydaje mi się, że kiedyś ogłaszało wydawnictwo bodajże Marginesy, ale teraz nie dam sobie za to ręki uciąć. W każdym razie na pewno ta książka w Polsce też będzie wydana, więc myślę, że to właśnie po tamtą sięgnę w pierwszej kolejności, no ale tutaj właśnie Meghan i Harry jako taki symbol tego, że książkę na temat tej dwójki chciałabym niebawem przeczytać. Kolejna książka to Pomniejsi wędrowcy. To jest znowu irlandzka pisarka, a książka przewijała mi się bardzo, bardzo dużo na Bookstagramie. Bardzo dużo osób ją polecało, ale też słyszałam, że jest dosyć ciężko napisana, takim strumieniem świadomości i ciężko się tę książkę czyta, natomiast podobno warto. Także mam nadzieję, że to jest coś, co uda mi się przeczytać, przez co uda mi się przebrnąć właśnie jeżeli chodzi o ten styl i coś, co bardzo mi się spodoba. To jest taka historia znowu z pozoru banalna, ale domyślam się, że kryje się za tym coś więcej, ponieważ mamy tutaj 18-letnią dziewczynę, która przyjeżdża na studia aktorskie i wdaje się w romans z dużo, dużo starszym od siebie mężczyzną. Tak więc to są niby takie bardzo oklepane tematy i pewnie jak o tym słyszycie, to sobie myślicie, że no ale co można jeszcze o tym powiedzieć i to w ogóle nie wydaje się ciekawe. Ale ja zawsze wierzę, że jeżeli chodzi właśnie o pewnego typu literaturę, to nigdy nie są takie proste historie i zawsze coś się za tym kryje. I wiem, że Pauza raczej takich książek, bo to jest książka wydawnictwa Pauza, takich banalnych i oklepanych by nie wydała, także wierzę, że w tej książce jest znacznie, znacznie więcej. No i też słyszałam po prostu opinie innych ludzi, ludzi, których opiniom ufam, z którymi często pokrywa mi się gust literacki, że to jest książka po prostu bardzo dobra i której na pewno warto dać szansę, tak więc bardzo się nią zainteresowałam. Dostałam ją od rodziców pod choinkę w tym roku, więc mam nadzieję, że uda mi się też niebawem przeczytać, a jeżeli nie niebawem, to na pewno w 2023 roku. Kolejna książka to jest chyba już 10, o ile się nie mylę. To jest coś, co troszkę boję się pokazać. Nie wiem, ile tutaj jest kadru, czy wy widzicie, co ja trzymam teraz w ręku, czy nie. Boję się tą książkę pokazać, bo to, że ją tutaj pokażę, chcę, żeby było dla mnie takim zobowiązaniem, że to jest ten rok. A książka, którą tutaj mam, to są Grona gniewu Steinbecka. Jeżeli jesteście ze mną długo, to wiecie, że ja tę książkę planuję przeczytać od jakichś 4-5 lat. Od bardzo, bardzo dawna na pewno. I do tej pory mi się to nie udało. Nie udało mi się to z tego względu, że ja nie lubię grubych książek. A raczej nie to, że nie lubię, tylko często po prostu boję się po nie sięgnąć. Często bardzo niesłusznie, bo później się okazuje, że bardzo się w nie wciągam. Tak na przykład było z Małym życiem, czy Zwierzyliśmy jak nikt. No ale mam bardzo duże opory po to, żeby po takie grube książki sięgnąć. I pokazywałam już Grona gniewu w chyba 3 moich TBR-ach. W zeszłym roku tego nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że no nie będę tego w kółko robić, skoro do tej pory mi się nie udało. Ale w tym roku podejmuję te rękawice znowu, także pokazuję Wam tutaj Grona gniewu i mam nadzieję, że to będzie ten rok, kiedy ja w końcu tę książkę przeczytam, także trzymajcie za mnie kciuki, motywujcie mnie w ciągu roku, żeby w końcu udało mi się to zrobić, bo bardzo, bardzo chciałabym poznać pozostałe książki tego autora po tym, jak totalnie zakochałam się i przepadłam w Myszach i ludziach. Także mam nadzieję, że to właśnie będzie ten rok. I ostatnia książka papierowa, którą tutaj mam, bo jeszcze jedną będę chciała przeczytać na Legimi, także wyświetlę Wam okładkę. To jest również klasyk, a jest to Łuk triumfalny Erika Remarka. To jest książka, w ogóle to jest autor, który bardzo dużo pisze na temat wojny i to jest taka bardzo antywojenna literatura, na temat pierwszej wojny w ogóle światowej. Słyszałam, że on pisze w sposób przepiękny, absolutnie przejmujący, absolutnie niezwykły, bardzo taki, jedyny w swoim rodzaju wręcz. I wiem, że ta książka podoba się bardzo,
bardzo wielu osobom i mam nadzieję, że ja do grona tych osób dołączę, bo też czuję podskórnie, że to może być literatura, która bardzo do mnie trafi i która bardzo mi się spodoba. Jeżeli nie ta książka znowu, to myślę, że jakaś inna remarka, na przykład Na zachodzie bez zmian, które też bardzo mnie ciekawi i którąś z nich na pewno chciałabym w tym roku przeczytać. No ale ponieważ Łuk triumfalny mam na swojej półce, no to właśnie Łuk triumfalny Wam pokazuję. To jest zresztą też taka książka, którą chciałabym przeczytać zdecydowanie najbardziej, jeżeli chodzi o twórczość tego autora. To jest historia lekarza, który mieszka w Paryżu tuż przed wybuchem II wojny światowej. Nie wiem, skąd mi się wzięła ta pierwsza. Wydawało mi się, że Na zachodzie bez zmian to brzmi jak pierwsza, bo to może Na zachodzie bez zmian jest o pierwszej wojnie, a to jest o drugiej? Nie wiem. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, bo coś mi się obiło o uszy, że to jest jednak pierwsza wojna światowa, natomiast tutaj widzę z tyłu na okładce, akcja rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Także, no, ciekawe. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się z tą książką i w ogóle z twórczością tego pisarza zapoznać. No i ostatnia książka, o której chciałabym wspomnieć, 12 na mojej liście, której nie mam fizycznie, to książka Lata Ani Orno. Oczywiście, co tutaj mogę dużo mówić, jest to noblistka tegoroczna, autorka, która zdobyła Nagrodę Nobla, więc bardzo chciałabym się zapoznać z jej twórczością, zobaczyć, dlaczego tego Nobla dostała. Słyszałam też, że jest to autorka, jeżeli chodzi o te, wiecie, nagrody literackie typu Nobel, to są zazwyczaj tacy pisarze bardzo niszowi, bardzo też może specyficzni, tacy, którzy być może nie trafiają do przeciętnego czytelnika. Natomiast słyszałam, że Ani Orno pisze naprawdę w taki bardzo, bardzo przystępny sposób, jak na właśnie to, że dostała Nagrodę Nobla. I ona pisze chyba w dużej mierze o sobie, to są też takie książki po części autobiograficzne z tego, co słyszałam. Przyznam szczerze, że przed tym Noblem niewiele słyszałam na jej temat i niewiele słyszałam na temat jej twórczości. Także tutaj też dam się zaskoczyć, mam nadzieję, że pozytywnie. Nie wiem zbyt wiele na temat tych książek, więc też nie będę tutaj mówić nie wiadomo o czym, ale rzeczywiście mam w planach, chciałabym się zapoznać i chciałabym się po prostu dowiedzieć czegoś więcej na temat kobiety, która w tym roku dostała literacką Nagrodę Nobla. Także tak prezentuje się ta moja lista. Koniecznie dajcie znać, czy którąś z tych książek już mieliście okazję czytać i polecacie do przeczytania mnie. Oraz czy Wy robicie takie plany, listy całoroczne, czy też z miesiąca na miesiąc. Jeżeli tak, to jakie książki są w Waszych planach na ten rok. A ja jak zwykle dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!